najgorszym pytaniem, jakie w ogóle kiedykolwiek usłyszałam w życiu, to było pytanie turysty, który mnie w ubiegłym roku wiosną, właśnie mniej więcej o 18:00, zapytał: słuchaj, a gdzie są w ogóle wasi mieszkańcy? No to jest chyba największy ból naszego miasta. Że rzeczywiście wieczorem są pustki. Hajnówka może kiedyś była takim bardzo ożywionym miastem, bo jeszcze w latach 70. mieliśmy, nie wiem, 4 różne lokalizacje, gdzie mieszkańcy wybierali sobie, nie wiem, na jaką imprezę pójdą, tak? A my od tego odwykliśmy, ja nie pamiętam takich czasów. Nie mamy kina, nie mamy żadnej dyskoteki, nie mamy żadnych właśnie miejsc, gdzie można potańczyć. W sumie mało co mamy. Zdecydowaliśmy się na złożenie projektu filmowego do programu Działaj Lokalnie, gdzie oprócz tych spotkań filmowych zrobiłyśmy też potańcówkę taką pierwszą właśnie w Hajnówce. Po wielu latach przerwy potańcówkę, która miała w sobie też motywy takie przewodnie filmowe. To chyba było wydarzenie, które jakby pokazało hajnowianom, że kurczę, ale to fajne. No bo ludzie chyba najpierw muszą poczuć, że coś jest fajne, żeby za tym pójść. No i za nami już taki idą 3. rok. Te nasze działania, te nasze pokazy filmowe, to mam poczucie, że to zmieniło trochę Hajnówkę, a na pewno zmieniło trochę sposób postrzegania miasta przez takich młodszych mieszkańców. Oni teraz widzą, często nam o tym mówią, że dzieją się fajne rzeczy, chętnie w nich uczestniczą i pytają nas też czasami o jakieś rady, o jakieś podpowiedzi, gdzie mogliby się zgłosić, żeby coś fajnego zrobić, więc to chyba ma taką największą wartość dla nas. Nie same te pokazy, ale to, co te pokazy jakby urodzą tak w ludziach i co się zadzieje.